Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Waluś, a dzisiaj lecimy z odcinkiem z Otwórz i Graj. Dzisiaj przygotowałem sobie takie trzy skrzyneczki chromatrzy. No i będziemy je sobie otwierać, potem taką bronią idziemy na deathmatch, robimy sobie 20 flagów i wracamy. Kiedyś były takie serie na YouTubie, Otwórz i Graj, ale że CS jest coraz mniej modny, no to stwierdziłem, że może przynajmniej ja coś takiego nagram. I chciałbym teraz właśnie też powiedzieć, że trochę trzeba powrócić do tego, co się kiedyś działo, czyli do odcinków z Counter-Strike'a. No i zaczynamy sobie pierwszy odcinek z Counter-Strike'a po przerwie. Nie pamiętam, kiedy był ostatni CS, jakieś 3 miesiące temu, może więcej. Więc wracamy do tej pięknej gry. Oczywiście mamy tutaj kluczyki przygotowane. No i tutaj widzicie, takie oto skiny są w chromatrze. Według mnie to jest skrzynka w ogóle, w której są jedne z najładniejszych skinów. Bo są dwie berety, które są naprawdę bardzo fajne, jeżeli chodzi o wywieczniki. Jest to jeden z tańszych, a naprawdę piękniejszych skinów. Jest widmo, które sam posiadam. Tak samo wywieczniki też mam. Jest tutaj wyciek biologiczny, który też mam, bo jest po prostu bardzo, bardzo fajny i ładny. No i co? No i ta CZ-ka fajna, ten elektryczny krzyżowiec również. No i tutaj mamy te oczywiście różowe i czerwone skiny, które też są bardzo, bardzo ładne. Może oprócz tego auga, który klucz ptaków, no ale powiem szczerze, że jakby wypadł taki aug, to bym nie mógł na co narzekać. Mam tylko nadzieję, że nie wypadnie żaden pistol, bo tym po prostu strasznie ciężko by się zabijał na deathmatchu. Więc spróbujmy, zobaczymy co nam wypadnie. Lecimy, no i co, no i kosa. W sumie nie chciałbym kosy tutaj w tej serii. Zobaczmy. Mamy, nie, o dobra, 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 dobra. To jest fajne do tego odcinka. Atlas, oczywiście mogę wam rozdawać te skiny jak będziecie chcieć, bo w sumie mi się one nie przydadzą. Oczywiście zmieniamy sobie, żeby ona była pod terror. Idziemy sobie na deathmatch. No i co, spróbujemy. Oczywiście zachęcam was do zostawienia komentarza, łapki w górę, no i subskrypcji, jeżeli jesteście nowi. Oczywiście też możecie wziąć i dać wyżej w karcie, macie, o tam, o, tam macie w karcie. Czy po prostu odcinki z CS-a wam się podoba i czy nagrywać po prostu więcej, ponieważ nie wiem za bardzo, co teraz robić, ponieważ strasznie długa przerwa była, oczywiście związana ze szkołą, ponieważ no po prostu to, co się dzieje, to jest porażka, więc musicie mi wybaczyć. Ale mam zamiar też tak trochę powrócić do Counter-Strike'a, żeby się po prostu nim bawić, bo to ma być głównie zabawa. A to inicjowanie świata trochę trwa. Zobaczymy, co to będzie. Oczywiście jestem też na Discordzie aktualnie, więc mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie bije. Bo jestem umówiony na grę, a tutaj może być przypał. Dobra, idziemy do terenu, nawet miejsce jest. Oczywiście bierzemy sobie SG. No i robimy 20 fragów. Okej, mamy jeden, tak trochę średnio z 1 HP. No ale... Timing też mam fajny, najwyraźniej. Dobra, góra. Moim celem jest tutaj oczywiście to zdobycie te 20 fragów, no i jak zdobędziemy te 20 kili, to na spokojnie będziemy mogli wziąć i otwierać kolejną skrzyneczkę, oczywiście. Myślałem, że przeskanuję trochę. Chyba nawet przeskanowałem, tak szczerze. Kurde, te skiny. Dobra, ile mam fragów? 5. Oczywiście gdzieś wam się tam wyświetlają te wszystkie kile, ile tam ich mam. Ja bym przegapił jeden, kurde, MP7 tutaj do kupienia. Fajnie, fajnie. Okej, zginął. Nie, bot Mati, naprawdę. Okej, ale chociaż wiemy, gdzie jest. Zawijanie botów, nie wiem, czy się liczy. Powiedzmy, że się liczy, no bo jednak to jest skill, nie? Ale aimbot teraz się załączył tam, no tamtym, dobra. Dobra, tu nic nie ma. Tu chłop jest, tu będzie na beczce. Się zdziwiłem trochę, ale okej. Oczywiście będę wam też tam ścinał, no bo to bez sensu, żebym... Ja wam pokazał, jak sobie na przykład chodzę, no boż. Dobra. Kurde, tego bota Matiego cały czas spotykam, no. Jest to jakiś graczy, dobra. Zabity. Chcę jakichś graczy spotykać, a nie jakieś same boty, bo to bez sensu jest. No. Dobra, ile to tam jest? 10. No to połowę mamy. Powiem, że nawet fajnie się tym gra. Może nie jest aż tak ładny jak awiator, którego mam. Ale może być, no. Nie będę przesadzać. Boże. Dobra. To było słabe. Nawet jesteśmy tutaj na tym 10 miejscu, wprawdzie nie ma za dużo przeciwników, więc nic dziwnego, że jesteśmy na tej pozycji. Dobra, gościu poszedł na drugiego mida, no to niedobrze.
Dobra. Powiem wam, że fajnie się dają heady na tym gościu. No dobra. Zabił mnie. Wow. Dobra. Padaka trochę, ale okej. Dobra, ładna głowa. Okej, ile tam kill jest? 16. Muszę tutaj patrzeć, żeby nie zrobić za dużo. Ponieważ chciałbym, żeby ten odcinek nie trwał 2 godzin. A jednak, żeby dało się to oglądać. Więc ogólnie możecie ktoś napisać w komentarzu, jaką byście chcieli skrzynkę w następnym odcinku. Mam nadzieję, że nie Bravo Case. Znaczy Bravo bym nie otworzył, bo to jednak czy Bravo to kosztują chyba tam 240 zł. Także no jednak szanujmy się. Szczególnie, że ja nic z YouTube'a na razie jeszcze nie zarabiam. Dobra. No taki ten skin jest taki, no powiem wam, że nie najlepszy. To się pod względem wyglądu, no bo to głównie po to są skiny, żeby to wyglądało, nie? Zabrał mi. Jeszcze z rewolwera to mi zabrał. Boże święty. Dobra, nie mogę tak. Dobra. Tu jest bot. Bot Mati to jest taki już klasyczek. O Boże, nie zauważyłem go, nie? O jaka rzeź, dobra. Fajnie, mam 22 fragi w ogóle. Zrobimy sobie jeszcze tego. I możemy iść otwierać skrzyneczkę. Okej, także jesteśmy już, Atlas jest za nami. Także macie już jednego skinka do wygrania, ale zobaczcie ile on kosztuje. Może jakieś kilka groszy będzie. Nie ma historii ceny tego przedmiotu. Tydzień, miesiąc ogółem. Ogółem nie ma? Ale lipa, dobra. To wam nie powiem ile on kosztuje, najwyraźniej jakiś limitowany. Dobra, lecimy. No kurde, no chciałbym któryś z tych czerwonych, no. Chciałbym. Tego Pepe Bizona nawet bym użył jako chyba głównego mojego skina. I uwaga... Nie, nie, nie! No dobra, to są... No może nie najlepszy stan, ale pozwolicie, że ja sobie będę grać swoimi, nie? To chyba nie ma znaczenia. Widzicie, że mam swoje wywieśniki. W trochę lepszej wersji to są chyba te najgorsze, nawet zobaczę ile od razu kosztują, ale coś mi się wydaje, że około 20 groszy powinno być. Uwaga, nawet więcej, bo 34 grosze. Więc może nie najlepiej, ale mam nadzieję, że szybko zrobimy sobie te 20 fragów. Co może być strasznie ciężkie, ponieważ no jednak dwie berety kontra kała, to nie jest za dobre. W sumie to nie ma znaczenia, więc możemy pójść do tych panów, chociaż wiecie co? No bo dobra, zostajmy już. Ohoho. Niefajnie się pobawiliśmy. Bot Wania, no nie mogę. Gdzie jest bot Mati, no? No nie... No nie! Co zabierają fragi, no? Jest, dobra, jest pierwszy frag, super. Jest, jest, jest. Coś czuję, że będę musiał zmienić mapę. W sensie zmienić mapę. Sama się zmieni za 4 minuty. Ile? 36 tylko? Zajebiście. Jest, dobra. W sumie zapomniałem, że tu nie trzeba nawet przeładowywać, bo to ma tyle naboi, że... O. Zabiłem! Dostał głowę! Tak jest! Zajebiście! Wracamy! Gdzie on jest? Zdawało mi się, że był. Wallhack pierdolony, no! Skąd on wiedział, że tu jestem? Przecież nie mógł wiedzieć. Jest! Jest! Dobra, zajebiście. Wracamy, suki. No chodź tu, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, nie przestawaj, frajerze! Dobra, chuj, przeładowanie. Ile tam mamy? 7, dobra, jeszcze 13. O Boże, ale to będzie długi odcinek, ja przepraszam, nie? Nie mogę przegrać na dwóch beretach, no. Miałem 4 minuty, to wszystko przez to. Albo więcej trochę. Spokojnie, na Mirage'u będzie lepiej. Lecimy frajerów, idziemy do dżungli i tam po prostu siedzimy cały czas. No fuck you! Nie będę się z tobą strzelać przez całego tego... Z całego konekta, no... Chłopaki strzelają!
Strzelają! No chłopaku, no nie kradnij mi, krawcik. Wow, a ja dostałem bania. Woo! Nie! Bo Dawid by mnie zabił, ale to by był wstyd. Dobra, zajebiście, mam dwa. No odpalony chuj, pewnie, no. To czy co, że biegłem i było mnie słychać pewnie na jedna daście, ale... Kurwa! Pierdolony kamperze jebany. Pierdolony łeb. Woohoo! Woohoo! Zajebiście! Pięknie, w końcu. Dwa fragi, ale widzieliście, że zrobiłem więcej. To były cztery. Były cztery, bo ja dwa razy wyszedłem z meczu. Ja sobie liczę tylko cztery, 11 mam. Jeszcze 9. Czyli będę mieć 11 w tym. Fuck, 10 HP. Kurwa. Co się wychylił ty? To mnie banie jebnął, to szok. Dobra. Mam to! Ty jebany jogurcie. Wiedziałem, że z dwóch stron do mnie strzelałem, ale... Nie wiedziałem, z której dokładnie kto. No co jest? Ile on ma HP, no? 52 tylko mu zabrałem? No ten jebany cheater odjebany, kurwa. Pa. BOOM! Głowa! BOOM! No fuck. Jogurt, jogurt! My się możemy dogadać, jogurt. BOOM! Dobra, leży, zajebiście. Nie, nie zabijaj, nie zabijaj! Kurwa... Chuj ci w dupę, kurwa jebany cheaterze. Chłopiec odjebany i to, to wyraźnie, no kurwa. Pa. Fuck, jogurt. Ja! Jest, dobra, zajebiście. Nawet mi się ścięło trochę. Bum, dobra, zajebiście. Jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Oh, fuck me. Jest, dobra, pięknie. Że dogarnąłem trochę jak z tego strzelać, chyba. No nie, taki raz jakby trzeba robić, w biegu strzelać. Ja gram, ja nagrywam odcinek, otwórz i graj w CS-ie. Dobra, mam 20, także lecimy, robimy kolejną skrzynkę, także... Jest, mamy zawieszone. Wiedziałem, że w końcu ktoś bije. Tym razem weźmy sobie skrzynkę, kluczyk i dopiero otwórzmy. Może coś fajnego, proszę nie pistol, proszę nie pistol. Tylko nie to, ile ten odcinek ma. Aktualnie ma 20 minut już. O kurwa. Mógł być pistol, ja pierdzielę. Widmo. Ja mam widmo, więc tam pół biedy, ale strasznie... I teraz za dwie berety są punkty dodatkowe. Sprytnie. Jest pierwszy! Woo! Boom! No dobra, przebiegł. Ale mamy dwa, mamy dwa. Szybciej idzie... Idzie szybciej niż z... Wuberet.
Naprawdę, teraz musiałeś się skończyć naboje. Ja chcę! Tak, ja mam, frajerzy. Hehe. Łatwo. Dobra, jak tam? Trzy fragi na razie, trzy fragi. Zmyliłem go. Bum, dobra, pięknie, czwarty. Okej, witam was z powrotem. Takie niespotykane cięcie, ale chcę wam powiedzieć tylko, że dla was to takie chwilowe cięcie, a dla mnie cięcie pięciodniowe, ponieważ 5 dni tak jakby przeskoku jest, dlatego mogę być inaczej ubrany, bo nawet nie pamiętam, jak tam byłem ubrany. Montowałem sobie ten odcinek, no i zapomniałem, że przecież nie dograłem, bo po prostu wyskoczyła mi sprawa, że musiałem wyjechać. Boże święty, nie mogę. Jest! Dobra, cztery. Cztery, cztery cały czas. Jest pięć. Nie wierzę, bo Józef. Nie, mogę się nie ruszać. To było trochę lepsze z mojej strony. Mnie to mogę zaskoczyć, popatrzcie. Bum, dobra, sześć. Zajebiście. Ogólnie możecie zdawać pomysły na serię jeszcze w komentarzach, bo tak ogólnie to Counter-Strike ma się pojawiać coraz częściej na kanale, a nie wiem co za bardzo z niego nagrywać, więc jakbyście mogli pomóc, to byłoby bardzo, bardzo fajnie. A my lecimy sobie z krową. Bum, dobra, jest, pięknie zaczynamy od 7 fraga. Tutaj pałace. O. Nie fajnie, przeskanowaliśmy go w ogóle? 30 mu zadaliśmy, no to dobra, to nieźle. Bum, dobra, jest 8. Dobra, mój się zrespił. A, najgorzej. Nie mogę nic zabić. Okej, jest na razie 7? Chyba tak. Gdzieś nie, tam było 3, tutaj 3, więc 8, dobra. Powiedzmy, że mamy 8. Chciałbym się po prostu wjechać do dżungli, to by było chyba najmądrzejszy pomysł. Dobra, jest. Chyba 9. Dziesiąty. 11. 12. 13. 14. Co się dzieje? Wow, dobra, myślałem, że ten Zandera, nie? Dobra, 14 fragów, zajebiście, ty! Jakie 20 może zrobić nawet w tym deathmatchu jeden. No dobra. Nie spodziewałem się go tu. Wiem, że na minimapce było widać, ale myślałem, że go zabili. Boom! Boom! Pięknie, co się dzieje? Chyba 12 fragów mieliśmy zrobić, nie? Nie, Boże. 14. No dobra. Nie tego co chciałem, ale wyszło lepiej niż sądziłem. Dobra. 14 fragów, jeszcze 2. I pożegnałem się z tym wspaniałym odcinkiem. Szkoda. Patrzcie, jaki cheater rozwalony, ty. Dobra, to mógł wiedzieć akurat, bo słyszał dźwięk. Ale no kurde. Przeładowanie. Jest, dobra, pięknie. Jeszcze tutaj. Nie.
52, jeszcze jeden kill tylko. Jeden frag i kończymy tą naszą przygodę. Z tym odcinkiem. A nie mogę znaleźć nikogo. Bum, dobra, pięknie. Mamy to, mamy nawet drugiego. Tak na dokładkę. Jeszcze trzeciego, dobra. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że już mamy akurat to zrobione idealnie. Także dziękuję wam za oglądanie. Piszcie w komentarzu, jaką skrzynkę następną. No i jaką serię nagrać właśnie z Counter-Strike'a, bo myślę, że przydałoby się coś nowego na kanale. Także piszcie, trzymajcie się. Cześć.